10 macie. Inversion 24. Ja, jest to tak zwany Inversion 24. Jest lekka to bardziej przesada. Karuzela niż kolejka górska, jednak potrafi wynieść ona osoby zasiadające w gondoli na 65 metrów. Inversion 24 posiada 3 gondole, z których każda oferuje miejsce dla 8 osób. Każda gondola Kapitan obraca Ameryka. Się swobodnie podczas jazdy, co w połączeniu z wysokością Fajne. Daje ekscytujące wrażenia. W sumie ta karuzela może pomieścić 24 osoby. Inversion 24 transportowany Normalna jest za pomocą rzecz, 4 samochodów ciężarowych i może być rozstawiony w ciągu 7 godzin przez 5 osób bez użycia dźwigu. Ta karuzela występuje również w mniejszej wersji Inversion 12. Czemu przesada? Zesrałbyś się? No i nie tylko pewnie. 9. Droga na szczyt drzewa Dave Evans Bicentennial. Jest to droga na szczyt 75-metrowego drzewa wykonana w celu upamiętnienia 200. Rocznicy przypłynięcia na tereny Australii brytyjskich osadników. Drzewo nosi imię Dave'a Evansa, australijskiego polityka. Ile ludzi da radę przejść, żeby to się rozpadło? Dwukrotnego ministra oraz działacza na rzecz uciśnionych. Jednak wróćmy do samej drogi na szczyt. Droga pnie się w górę na około 70 metrów i złożona jest z niepokojąco niezabezpieczonych metalowych prętów wbitych w pień w 1988 roku. Niegdyś przed wprowadzeniem do użytku helikopterów drzewo służyło do obserwacji pożarów. Obecnie jest atrakcją turystyczną i mimo tego, że oficjalnie został wprowadzony zakaz wchodzenia na drzewo, to co roku znajduje się wielu śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania. Samo drzewo to eukaliptus różnobarwny. Nie wiadomo dokładnie ile ma lat, ale z pewnością liczy sobie już ich kilkaset. Znajduje się w Parku Narodowym Warren w południowo-zachodniej Australii. Rozumiem, pan Max. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Nvidia, twórca usługi GeForce Now, która umożliwia graczom granie w wielką, takie tytułowane gry i zostawiania programu. A nie, to jest nie to streamowane gry, to nie, nie, nie. Już od osiedli mówimy o ekstremalnych atrakcjach w parkach rozrywki. Warto również wspomnieć o Orlando Star Flyer. Jest to karuzela typu łańcuchowy, jednak zamocowana na stelażu, który unosi osoby znajdujące się na atrakcji kilkadziesiąt metrów w górę, potęgując doznania. To jest atrakcja mieści się w parku rozrywki Icon w Orlando w Stanach Zjednoczonych. Atrakcja nazywana jest najwyższą huśtawką na świecie. Została otwarta Wiecie, w czerwcu 2018 że oni bez zabezpieczeń siedzą? I pobiła poprzedni rekord wysokości o 6 metrów. Star Flyer ma 128 metrów wysokości i rozpędza gondole zawieszone na łańcuchach do prędkości kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Star Flyer może pomieścić 24 pasażerów w okrągłej gondoli zawieszonej na centralnej wieży wsporniczej. Jeźdźcy są zabezpieczeni indywidualnym pasem biodrowym i paskami na ramionach. Pasażerowie oprócz niecodziennych doświadczeń związanych z prędkością doznają też przeciążeń. Każdy, kto skusi się na atrakcję, może liczyć na przeciążenia sięgające 3G. 7. Podniebna jazda na rowerze. Jazda na rowerze jest dość powszechnym hobby wśród mieszkańców Indii. Zawsze można znaleźć osoby w różnym wieku, które o dowolnej porze dnia jeżdżą na rowerze. Wiele form kolarstwa, takich jak kolarstwo torowe, kolarstwo szosowe, BMX i MTB jest niezwykle jest? Popularne wśród rowerzystów, ale formą, która nie zyskała jeszcze tak dużej popularności, jak powinna, jest sky cycling. Sky cycling to w zasadzie sport przygodowy, w którym trzeba jeździć na rowerze na linie zawieszonej przygodowy. W powietrzu. Zawiera wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa i pozwala rowerzystom cieszyć się malowniczymi krajobrazami widocznymi z góry podczas jazdy na rowerze. Sky cycling to idealna aktywność dla lubiących przygody i dla tych, którzy nie mają lęku wysokości. W Indiach nie, można jeździć na rowerze podniebnym no. w trzech miejscach: Kulu Manali, Rishikeshi i Kochi. Podniebny park rowerowy w dzielnicy Gulaba w Manali był pierwszym podniebnym parkiem rowerowym w Indiach. Jazda na rowerze w taki sposób nie jest łatwa, dlatego dla uczestników oferowane są specjalne rowery pozbawione tradycyjnych opon oraz dodatkowo mocowane do liny od góry. 6. Van Creek Bridge. Jest to most kolejowy, drugi najwyższy most kolejowy w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie najwyższy opuszczony most kolejowy na świecie. Został zbudowany w 1929 roku i choć wiele mostów z tego okresu zostało przekształconych na mosty drogowe, to Vance Creek Bridge pozostaje mostem kolejowym. Ostatni pociąg po moście przejechał ponad 40 lat temu. Od tego czasu most jest odwiedzany przez poszukiwaczy wrażeń. Oficjalnie nie jest dostępny dla zwiedzających, ale w praktyce możesz wejść na własną odpowiedzialność. Przechadzka po moście zapewnia niesamowite wrażenia. Budowla jest wysoka na ponad 100 metrów ponad wąwozem, a długość mostu to ponad 250 metrów. Na moście czekają na nas tory kolejowe ułożone na drewnianych podkładach, w stanie pozostawiającym wiele do życzenia.
Jednak chętnych na odwiedzenie tego miejsca nie brakuje. Atrakcja? Przyszłość mostu nie jest jednak znana. Idziesz w 2013 roku pewna firma chciała wydzierżawić most w celu organizowania tam skoków na bungee. Kilka lat później chciano przekształcić most w legalne miejsce turystyczne z kładką. Jednak oba rozwiązania wymagają remontu budowli, która jest bardzo kosztowna. Dlatego jak na razie most stoi zostawiony sam sobie i prawdopodobnie tak już pozostanie. 5. Spanie w hamaku nad przepaścią w Alpach. Co to za atrakcja? Gdzieś pisze lepiej w hamaku czy w łóżku? Zdecydowana większość ludzi na świecie przyzwyczajona jest do spania w łóżkach. Jednak okazuje się, że spanie w hamakach może być tak samo, a czasami nawet bardziej efektywne. Ale to jest popieprzone. Badania na ten temat zostały przeprowadzone przez Uniwersytet Genewski w 12 zdrowych dorosłych osobach. Dowiodły, że ludzie szybciej zasypiają w kołyszących się łóżkach, a samo kołysanie wzmacnia określone częstotliwości fal mózgowych związanych ze snem. Na największym festiwalu linowym International Highline Meeting uczestnicy pokazywali, jak potrafią... Leżysz tam i se grasz w Clash Royale. Ja pierdziele, ty i co, zdenerwowałbyś się na lakierka i spadł przez to, no chłopie. ...dać się niebezpieczeństwu w twarz, wykonując liczne akrobacje i balansując na linie. Zaprezentowane zostały również zawieszone nad przepaścią namioty i hamaki, w których miłośnicy wspinaczki górskiej mogli uciąć sobie na przykład drzemkę. Dołączanie kolejnych hamaków to rozrywka dla osób o naprawdę stalowych nerwach. Odważni uczestnicy zostali jednak nagrodzeni pięknymi widokami włoskich Alp oraz licznymi fotografiami, na których uwieczniono mrożące krew w żyłach wyczyny. 4. Największy na świecie Sky Coaster Kissimmee. Sky Coaster to rodzaj ekstremalnej huśtawki dla jednej osoby. Urządzenia tego typu możemy podziwiać w parkach rozrywki na całym świecie. Śmiałek wwożony jest na górę urządzenia, a następnie swobodnie spada w dół po to, aby po chwili wykonać serię wahadłowych ruchów. Największa na świecie tego typu atrakcja mieści się w parku rozrywki Fun Spot America w miejscowości Kissimmee w stanie Floryda w Stanach Zjednoczonych. Atrakcja została otwarta w 1997 roku. Dla mnie takie przejażdżka rzeczy trwa zaledwie kilkanaście sekund, a wysokość, z jakiej pasażer wykonuje swobodny spadek, wynosi 90 metrów. 3. Terrordaktyl. Twórcy atrakcji turystycznych prześcigają się w pomysłach. Jednak nie wszystkie z nich znajdują się w parkach rozrywki. Temu się nie podoba, zmuszony był. A na obszarze znanym jako Jaskinia Wiatrów znajduje się pewna atrakcja turystyczna o niecodziennej nazwie. Terrordaktyl. Przejażdżka nie jest dla osób o słabych nerwach. Świadkowie mają przed sobą spadek około 200 metrów w dół do kanionu Williams. Najpierw zostaniesz wciągnięty na górę, a następnie zrzucony 200 metrów w dół, aby huśtać się bezpośrednio nad dnem kanionu z prędkością 150 km na godzinę. Choć ta atrakcja wiąże się ze sporą prędkością i ogromnymi przeciążeniami, to jest dość niecodziennym sposobem na podziwianie krajobrazu Colorado. Huśtawka znajduje się w bardzo malowniczym obszarze na obrzeżach Colorado Springs, drugiego co do wielkości miasta w stanie, z mnóstwem cudów natury w okolicach, co czyni huśtawkę doskonałym miejscem do podziwiania jedynych w swoim rodzaju widoków. 2. Huśtawka na krawędzi świata, Ekwador. W pobliżu miasteczka Banos jest miejsce, do którego dąży prawie każdy podróżnik odwiedzający Ekwador. I to jest zostało bez żadnych zabezpieczeń? Zostało wymyślone przez staruszka mieszkającego nad wulkanem, stając się jednym z najpopularniejszych punktów turystycznych na mapie Ameryki Południowej. To huśtawka końca świata. Banos to miejsce, w którym znajdziemy domek na drzewie o nazwie Casa del Arbol. Zwisa z niego huśtawka, jedna z najsłynniejszych na świecie. Na tej huśtawce zwyczajne bujanie zmienia się w mrożącą krew w żyłach przygodę. Różyczka. A wszystko nie za sprawą prędkości Była czy przeciążeń. Sprawcą adrenaliny jest mrożący krew w żyłach i również niezwykle piękny widok. To jak huśtanie się na skraju świata, przepaść pod stopami i zapierający dech w piersiach widok. Wspaniałe przeżycie, twierdzą ci, którzy odwiedzili Tylko to miejsce. Tak się bał. Huśtawka, która Ale stała się niewątpliwą atrakcją turystyczną, zawieszona jest na drzewie. Na tym samym drzewie mieści się domek, stacja sejsmologiczna monitorująca czynny wulkan. To miejsce odwiedzają rzesze turystów, którym adrenalina nie jest straszna. 1. Jacob's Ladder, Wyspa Świętej Heleny. Wyspa Świętej Heleny to wyspa wulkaniczna położona na Oceanie Atlantyckim, około 1900 km na zachód od południowo-zachodniego wybrzeża Afryki. Na tej wyspie znajdziemy prawdopodobnie najdłuższe, proste i wyjątkowo strome schody na świecie. To tak zwana drabina Świętego Jakuba. Schody mają 699 stopni wykutych w skalę. Nazwa nawiązuje do Biblii.
Drabina Jakuba była to biblijna drabina oglądana przez Jakuba we śnie. Sięgała nieba, a po niej schodzili i wchodzili aniołowie. Na jej szczycie Jakub ujrzał Boga Jahwe. Jednak mimo nazwy budowla nie ma wiele wspólnego z religią. Schody są pozostałością po użytkowanej ruchome w 19... schody większą atrakcją w wieku kolejce linowej. Prawda, z czasem prawda. Usunięto linę oraz tory i wagoniki, to tak wygląda jednak daleka. Schody pozostały. Fajne. Oczywiście, żeby pokonać całe schody, musimy wykazać się nie lada kondycją i zimną krwią. Jednak ci, którzy pokonali je do końca, twierdzą, że widoki, które czekają na górze, są tego warte. Ty gorzej to chyba Pamiętajcie, schodzić. Że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma NV. Ty gorzej schodzić z tych stromych schodów chyba. Ja pierdzielę, chyba że tak się da zjechać. Tyłem stajesz, tak... Spadek z 200 metrów z prędkością 150 na godzinę z przeciążeniem do 3G, gorszą atrakcją od wejścia na schody. A wiesz czemu schody są top 1? Ja już ci mówię. Bo one jako jedyne są za darmo. Dlatego to jest przerażające dla Polaków, że nie wydadzą pieniędzy na wakacjach. Rozumiesz? Bo teraz jeździsz nad morze i gofer za 100, kebab za 2 i już po pensji. Wiesz o co chodzi? Jest przerażające, że mogą być wakacje bez wydawania pieniędzy. Ja ale widziałem jakiś filmik z cenami nad morzem. Drogie są, ale najlepsi to są ci handlarze, co tam sprzedają. Mówią tak, jakie drogie, panie, normalne ceny. Zawsze, zawsze, normalne ceny, no. Na wakacjach przecież można trochę więcej wydać, tak? Bez problemu. A ludzie się czepiają. Blank Beats Production. Husaria! Mamy